Dwa lata minęły, odkąd umarł aktor głosowy żołnierza Rick May. Na serwery powróciły statuły żołnierza upamiętniające Ricka May. I tym samym możemy zaobserwować community Team Fortress 2 zbierającą się wokół pomnika. Chciałbym przypomnieć każdemu, kto zwraca uwagę tylko na toksyków w grze, że istnieje jeszcze jedna, lepsza strona community TF2 i teraz właśnie możemy ją zaobserwować. Część graczy jednak psuje całość poprzez zabijanie salutujących graczy, jednak wierzę, że wynika to z braku wiedzy niż braku szacunku. Dlatego zdecydowałam się nagrać ten filmik przybliżający historię powstania tych memoriali. Rick May zmarł 8 kwietnia 2020 roku w wyniku powikłań po COVID-19. 1 maja 2020 roku Valve wydało aktualizację do TF2, dodając do większości, chyba nawet do wszystkich oficjalnych map, posągu salutującego żołnierza oraz nową ścieżkę dźwiękową do menu głównego, którą tam możecie usłyszeć jako muzykę w tle do tego filmu. Muzyka ta jest interpretacją tapów, czyli tradycyjnego oddawania hołdu na pogrzebach wojskowych w Stanach Zjednoczonych. Link do tej ścieżki dźwiękowej podpinam w opisie, gdybyście chcieli jej posłuchać. To, co widzicie na nagraniu, naprawdę grzeje serducho. Community nie zapomina o Ricku May, a potrafi oddać hołd w tak pięknym stylu. Takie sytuacje w grze przywracają mi wiarę w społeczność TF2 i w to, że Rick May nigdy nie zostanie zapomniany.